Co się dzieje na wschodzie za naszą granicą, to chyba wszyscy wiemy. Teraz chcę zwrócić Waszą uwagę na pewne zjawisko występujące w internecie. Otóż, obserwując YouTube, możemy zauważyć niezwykły wysyp kanałów informacyjnych serwujących ostatnie wiadomości z frontu. Nie ma w tym nic niezwykłego, gdyż blogerzy zarabiają na reklamach, a te uzależnione są od ilości subskrybentów oraz ilości wyświetleń danego materiału. Oglądając te filmiki, zauważyłem, że kiedy pojawi się jakiś film zrobiony przez obrońców Ukrainy, to zachodzi cudowne jego rozmnożenie. Tenże sam materiał pod różnymi tytułami na kilku kanałach. Wiem o tym, gdyż dla oznaczania obejrzanych filmów stawiam lajki. Poza tym pojawiają się sensacyjne informacje pod równie sensacyjnymi tytułami, ukraszone jakimiś fotkami znalezionymi w internecie. Photoshop też w wielu przypadkach staje się pomocny. Tutaj lajków nie stawiam, ponieważ jest to kłamstwo, oszustwo informacyjne, służące tylko jako dźwignia finansowa dla blogerów. Przy codziennym oglądaniu takich materiałów następuje u widzów pewien rodzaj zapaści. W głowie pojawia się zamęt. Uzależnienie od ciągłego szukania najnowszych informacji, niemożność oglądania innych filmów, uczucie niepokoju lub paniki. Do tego warto sobie dodać jasnowidzących specjalistów od broni jądrowej. Będzie czy też nie będzie zagłady atomowej. To tak jak z tą dziewczynką siedzącą na łące i wróżącą sobie z płatków kwiatka trzymanego w ręce. Kocha, lubi, szanuje i tak dalej. Jest już wiosna. Możecie iść na łąkę i zerwać kwiatek i powróżyć sobie, czy nastąpi zagłada ludzkości. Nonsens, prawda? W przypadku takiego to konfliktu nie będzie zwycięzcy. Poza tym uruchomienie tej machiny zagłady nie zależy od jednego człowieka, od magicznego czerwonego guzika. Podsumowując, obecnie zachodzi pewien proces, na który nie macie wpływu. Oglądanie i surfowanie po internecie też nic nie zmieni. W związku z tym zalecam spacer na łono natury, słuchanie szumu wiatru w koronach drzew i śpiewu ptaków. Rzeki kijem nie zawrócisz, lawiny w górach rękami nie zatrzymasz. Odpuść więc sobie i uwolnij swój umysł.